Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy trzema angielskimi klubami, które w tym sezonie walczą o zdobycie mistrzostwa. Na ten moment na pierwszym miejscu jest Liverpool, na drugim Arsenal, na trzecim Manchester City i tylko te trzy drużyny mają realne szanse na zdobycie tytułu. Przygotowałem 10 saszetek z FIFA 365 2024. Jeżeli chodzi o Liverpool, to mamy tutaj Salaha na karcie Platinium do 99, z Arsenalu jest Martinelli do 49 i z Manchesteru City Halland do 99. Wszystko liczymy za jeden punkcik. Zaczynamy. Napiszcie również w komentarzu, kto waszym zdaniem z tych trzech drużyn ostatecznie zwycięży: czy będzie to Liverpool, czy może po długim czasie Arsenal, a może Manchester City ponownie. Ja tutaj chciałbym oczywiście, żeby to Arsenal zdobył tytuł, bo już długo, długo, chyba w 2004 roku ostatni raz, jak jeszcze Thierry Omry grał, wygrali Premier League. Natomiast e, realne szanse no myślę, że najbardziej tutaj raczej Liverpool, patrząc na kalendarz, z kim jeszcze mają e, grać, no to najbliżej myślę Liverpool ma e, tytuł na wyciągnięcie ręki, ale wszystko jeszcze jest możliwe. 8 albo 9 kolejek zostało, więc wszystko do rozstrzygnięcia. A my lecimy z pierwszą saszetką i od razu wpada karta dla Liverpoolu, Luis Diaz, Następnie logo Marseli Z Milanu double trouble. Bazoweczka Interu. Atletico i Liverpool. O proszę. Liverpool na prowadzeniu. Dwie karty do przodu już. Kolejna saszetka mamy Ajax, Manchester United, z Juventusu Homegrown Fagioli, Double Trouble Inter, Milan i Lazio. W kolejnej saszetce mamy Eintracht, top per Courtois Realu. Homegrown Longstaff Newcastle, Paris Saint Germain, Hakimi fans favorite i trzecia karta również Liverpool, Elliot 3 do 0 i Palmeiras, więc tylko Liverpool tutaj punktuje. Mamy Barcelonę. Następnie Titan Gomez z Palmeiras Benfica Rafa Silva Fans Favorite bazoweczka River Plate Bayern i Manchester United Piąta saszetka Jesteśmy w połowie Mamy Real Następnie Marsylia Logo Palmeiras Z Juventusu Kapitan Bonucci Manchester United i Barcelona. A więc do przerwy Liverpool na prowadzeniu 3 karty, pozostałe ekipy bez jakiego, jakiegokolwiek trafienia. Zaczynamy drugą połowę. Mamy Ajax, następnie Manchester United Giant Kazemiro z Lazio Dominator Immobile. Juventus fan's favorite Gatti, bazoweczka Milanu i Manchester City. Jack Grealish, pierwszy punkt. O no, dużo Manchesteru United wpada. Fred na bazoweczce dalej z Milanu Titan Tomori, logo Marsylii. Z Realu fans Vinicius, Inter na bazowce i jeszcze raz Real, trzy saszetki do końca. Eintracht, Barcelona, Time Machine, Perez z River Plate, Dominator Wilson z Newcastle, Fans' Favorite Klaassen Ajax i Newcastle bazoweczka. Ajax Titan Skriniar z Paris Saint-Germain Double Trouble Real Palmeiras Lazio i jeszcze raz Palmeiras zostaje ostatnia zaszetka więc tutaj chyba się dużo już nie zmieni na prowadzeniu Liverpool później Manchester City i Arsenal Eintracht Paris Saint-Germain magician Verratti. logo Newcastle, jeszcze raz Newcastle, kapitan Lasles, Real i River Plate. Czyli to co dla Liverpoolu na początku powpadało, to zostało i te karty pozwoliły zwyciężyć w tym pojedynku. Na drugim miejscu Manchester City i na trzecim Arsenal. Mam nadzieję, że będzie odwrotnie. Arsenal wygra na drugim, Liverpool a na trzecim Manchester City, tak więc czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie walki o zwycięstwo w Lidze Angielskiej. Za kim jesteście, kto tutaj zdobędzie, Waszym zdaniem, tytuł? To tyle. Dziękuję za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.